Kolejny głupi tytuł na kanale. Krz, krz, wiech, krz, krz, wjechał. Świruje mi krótkofalówka, coś nie słychać. Głupich tytułów ciąg dalszy, bo dzisiaj spróbuj challenge. Było już masze, spróbuj masze. Masze też było, ale masę, spróbuj coś tam challenge na moim kanale. A teraz w ten weekend, znaczy w ten weekend, najbliższe dwa filmy, które nagram, mają mieć najgłupsze tytuły na świecie. Dlatego dziś pobijmy rekord komentarzy na tym kanale i każdy musi napisać hashtag spróbuj. Nieważne przez jakie u, interpretacja jest wasza. Jestem ciekawy, ile osób zrobi błędy ortograficzne. Rekord komentarzy na tym kanale to jakieś 20 tysięcy, więc musicie napisać 20 tysięcy i jeden komentarz. Trzymam za was kciuki i przypinam serduszka każdemu, kto podejmie się wyzwania spróbuj challenge na tym kanale. Oczywiście zostawcie mistrzowską łapeczkę. Możecie jedną, nie musicie więcej. Wystarczy jedna łapeczka, schodzisz tam na dół. Tylko po prostu klikasz i już. I to jest po wszystkim wszystko, co musiałeś zrobić. I jeszcze jeden komentarz, bo pod tym filmem macie napisać najlepszy tytuł, jaki muszę zrobić następnym razem. Czyli na przykład spróbuj wyjść z domu challenge, albo spróbuj otworzyć okno challenge. Głupszych tytułów już niż ten dzisiejszy nie będzie. Także trzymam za was kciuki, podsyłajcie mi. A my przechodzimy do filmu! Także jedziemy, pobijcie komentarze, czyli 20 tysięcy i jeden komentarz, jazda. No i wiadomo, oczywiście napiszcie hashtag spróbuj. Ojej, ten Range Rover wygląda troszeczkę jak moja Suzuki Vitara z boku. Suzuki Vitara jest, chociaż to jest ten sportowy, ten dłuższy. Około 245 koni. Ostatnio siedzę bardzo długo w samochodach i ten samochód niestety wjechał na wydmę. Dobrze. Mrożenie jakiejś fiolki, także tutaj skażenia biologicznego już więcej nie będzie. O, ten ryż też już widziałem jak robią i wcześniej robili go. Spróbuj zrobić ryż w tłuszczu challenge. To można interpretować na miliard sposobów, dlatego te challenge na tym kanale są piękne, bo można nazwać to w każdy możliwy sposób. Znowu robienie tej ręki, to już chyba było. I to będzie tak pękało. I jeb to do wody! No tylko nie mów, że wyciągniesz palce z tej ręki. Nie, nie, nie. Oczywiście to rozwali. Planie tutaj szkła, ewentualnie czegoś. A czemu do takiej ogromnej beczki? Jaki to ma najmniejszy sens? Ciężko powiedzieć. Pakowanie kasiory w banku. To jest mennica koreańska jakaś. Nie menelica. Nie mylcie z gochą. Mennica koreańska. I w tej mennicy ludzie swobodnie pakują towary. Pokażcie mi swoje towary. Ich towarem jest oczywiście pieniądz, moi drodzy. No dobrze. Jakieś cieniutkie tutaj plastry. Czy to są hostie do kościołów? Nie, w Hongkongu, chociaż tam oczywiście o chrześcijaństwie raczej nie ma mowy, bardziej wiadomo, jakiś tam buddyzm, judaizm, różnie tam wiadomo ludzie podchodzą do wiary, także odłam chrześcijaństwa raczej tam gdzieś w Chinach jest bardzo mało. Dobrze, czy to jest jakiś sucharek? Dlaczego on to destruktuje? Co on z tym zrobił? Dlaczego zrobił z tego proszek? I co to w ogóle jest za substancja? Dlaczego tak zbita? Ciężko mi powiedzieć, możecie napisać w komentarzach, jak wiecie. Dobrze, gościu przykleja sobie swojego iphone, wsadza go. O, złapał go w ten sposób i może oglądać swobodnie film. Czy to było jakieś koreańskie Intercity? Bo bardzo podobne kolory niebieskie i pomarańczowe są w PKP Intercity prawdopodobnie. Dobrze, to nie jest żadna reklama. Dobra, nawijanie makaronu. Jedni nawijają się, jak się mówi, nawinąć się w butelkę. Wiecie o co chodzi, czyli robią się nie wiem jak nazwać, w ciula, tak się mówi, no robię z siebie idiotów, wiadomo. On nawlekał makaron na dwa patyki. Dobrze, ten tutaj jedzie, proszę bardzo, fidget spinner Korea. Nie, to jest raczej kręcenie talerzami, dobrze. O, proszę bardzo, praca. I maseczki, skażenie lajków, albo skażenie raczej komentarzy. Dziś napraw się. Skażenie komentarzy dzisiaj, czuję, jak zostawiacie komentarze, mogą być jakiekolwiek. Pobijmy liczbę komentarzy, 20 tysięcy i jeden komentarz. A ten jeden komentarz to będzie mój komentarz, także jak już będzie się zbliżać do liczby 20 tysięcy, to ja sam napiszę komentarz. Jakikolwiek możecie śledzić, nieważne, jedziemy dalej. Żadna praca nie hańbi tak naprawdę i moi drodzy, to jest bardzo ciężka praca, także takich ludzi trzeba szanować. Poza tym, że niektórzy wiadomo zarabiają, to niektórzy robią to tak naprawdę za miseczkę ryżu, także jakby nie jestem zwolennikiem tamtej polityki. Ale no cóż, dobrze, piękne wybuchy, mam nadzieję, że nikt nie ucierpiał w starciu spadających odłamków petard. Dobrze, dlaczego to niszczysz i co to jest? Aha, czyli to po prostu było zamrożone. Teraz odciskasz po prostu. Czy to jest w ogóle rowerek na siłownię? Albo ewentualnie jakiś motor, który... Złota farba Lorda! Kolejny raz! Złota farba Lorda! Lord by taką chciał! Nie stać go na taką farbę! A z tego wychodzą dwa portfele! Oczywiście z Louis Vuitton. Mogą być dwa portfele z Louis Vuitton. Co za pies parkour! Pies parkour! Co ten pies zrobił? Jest bohaterem tego odcinka. Zobaczcie, jak wbić 20 tysięcy komentarzy w 4 sekundy i to w zwolnionym tempie. Ten pies robi szybsze komentarze, moi drodzy, od was, także teraz schodzisz i piszesz komentarz. A ta babeczka na linie, czy ten gościu? No, rewelacyjny pokaz. Obsrałbym się po same pachy, jeżeli ktoś kazał mi robić by takie rzeczy. Dobrze, tutaj jedziemy oczywiście człowiek, deskorolka. Wow! Chcę coś takiego! No nie!
Czajcie, jak legendy miejskie mają swoich Batmanów, Supermanów, a tutaj mamy człowieka deskorolkę, Skateboard Man. Skateboard Man jest herosem tego odcinka. Ten odcinek jest swoją drogą coraz lepszy. Dobrze, Skateboard Manie, dokąd jedziesz? Pewnie do tej babki, żeby nie robiła tego lanego ciasta na takim spokoju. Dobrze, no pięknie, wylewa coś tam delikatnie. Później oczywiście będziemy mogli to skonsumować z naczyniem. Oczywiście prawdopodobnie dzieci. Dobrze, do liści, tak? Do BM-ki podchodzisz. A nie wiesz o tym, że z bliska się z takimi rzeczami nie podchodzi tak samo jak z myjką ciśnieniową, bo jest... Chociaż to jest, powiem ci, fajny sposób, tylko to troszeczkę za mocno wieje i można troszeczkę uszkodzić lakier samochodu, karoserię, ale to głównie jak był klepany. To jest piękne, zobaczcie, jak konsumują lizaki. Lizak za lizak. Cóż za robot i w jakim celu został stworzony, żeby przypomnieć ludziom, że trzeba jeść lizaki i to w ten sposób, jakby ładować, nie wiem, coś na żurawia. Dobrze, to jest prawdopodobnie czekolada i... Nie, to nie jest czekolada, to jest tylko to zbieranie określonej ilości... Nie mów do mnie teraz. Małgorzata Rozenek Majdan, nie mów... Jeszcze tak powinna pokazać, bo wiemy, kto to jest. Dobrze! Cieniutkie cięcie oczywiście kartonu. Natomiast oczywiście, tak jak mówiłem, można to robić oczywiście z sałatą pekińską, z kapustą pekińską właściwie, z jakąś zwykłą sałatą lodową. Można tak robić. I te noże są, zobaczcie, w jaki sposób one pracują. One są tak dobrze naostrzone. Coś pięknego. Dobrze, tutaj jakieś rasta, te, wersja Louis Vuitton pasków, tylko rasta bardziej, taka dla ludzi, którzy wiecie. Lubię sobie tam zapalić coś tam dobrze. A tutaj robi mi pilmini, panie Bobrze. No i fajne, bardzo fajne ciasteczka, no ciasteczka, no akurat trafiłem ciasteczka, chociaż wyglądało to na małe bułeczki, ewentualnie chlebki. Puk, puk, kto tam? Zamarznięta szyba. Dobrze, przepraszam, czy mogę z tamtej strony to rozwali? Dzień dobry, champion, świetnie. Tytuł odcinka, nie uwierzycie, co zrobiła ze swoją głową. Ale co ten gościu robi ze swoją głową? Czemu on... strzeliła piła! Najgorzej, mam nadzieję, że ma jeszcze 16 ich. Dobrze, ten Geppetto też nie wiem, po co to struga, w jakim stopniu. Dobrze, no powierzchnia oczywiście bardzo płaska i zrobiła się różowa. Tutaj pokrywanie tego od tej strony teraz... Dobrze, pięknie, pięknie. Tylko co to jest? To był tort? Czy to było jadalne w ogóle? Magia Y nie powstydziłby się takiego rzeźbienia w kuli z piasku. To było szalone. Agreścik! Jak się nie mogę doczekać, aż pójdę na działkę. To jest ogromny agres. Czemu on jest taki zmutowany? To jest naprawdę bardzo ładny agres. Bardzo duży i bardzo dorodny. Czy to nie jest agres? Wygląda jak agres! Nawet jeśli to nie jest agres, to narobiliście mi smaka. Niedługo zaczyna się wiosna, więc będziemy chodzić na działeczkę, moi drodzy. Uwielbiam chodzić na działkę. Tam jest wszystko, każdy owoc, każde warzywo. Chcesz marchewkę, masz marchewkę. Chcesz kalarepę, nie wiem po co ludziom kalarepa. Ja nie używam osobiście, ale dobrze, tutaj jakieś... Czemu to jest obracane za pomocą wody? Czy to było po prostu myte w jakiś sposób? Puszczone od tyłu! Proste, na koniec już wszystko wiem. O, matrioszka. No, świetnie, matrioszka, czy ona będzie wypełniona jakąś substancją? Morfeuszu, niebieska czy czerwona pigułka, wybieraj. Ale gościu, to są dwie matrioszki z czymś napełnione. Malowanie butów. To są oczywiście koreańskie cichobiegi, które można pomalować sprayem. Aha, to są te spraye, po których tu nic nie zostaje na tym oczywiście. Ale masakra. Dajcie znać, jak się nazywa ten spray. Na pewno muszę swoje buty nowe, które będę używał dopiero w wakacje, bo już sobie kupiłem buty na wakacje specjalnie. Na pewno użyję tego na butach, bo troszeczkę szkoda. Ciężko powiedzieć, co to jest. To też rośnie. To wygląda jak ptyś. Ogromny ptyś. No, także robimy ogromnego ptysia prawdopodobnie dla dzieci, chociaż na tłuszczu. To tak nie bardzo. No znowu, filet z miruny, cieniutko krojone carpaccio z pstrąga koreańskiego. No dobrze, no można tak. O, to już też widzieliśmy. Moi drodzy, te filmy coraz częściej się powtarzają, także coraz częściej trafiamy na bardzo podobne produkcje. Jeżeli macie jakieś ciekawe filmy, które chcielibyście, żebym oglądał, czyli na przykład, nie wiem, ludzie, którzy są najlepsi w swoim fachu, w swojej pracy, w swoim zawodzie, to dawajcie znać, czy to też będzie jakaś zalewajka, czy bardziej omlecik. Aha, okej. O, w ten sposób to powstaje. Nawet nie wiedziałem, czy tam jeszcze do tego coś było dołożone. No, wszamałbym coś takiego. I znowu lanie do słojów. Jak wsadzisz to potem, nie wiem, do swojej piwnicy, spokojnie, żeby stało kilka lat, no to w porządku. Ale po co ci tyle miodu w domu? Czy to nie jest miód? Czy to jest też jakieś lane szkło? Chociaż nie trzymałby tego gołą łapą. No wiecie, o co chodzi. To by było zbyt za ciepłe tego. Dobra, ten tu tworzy wzory. No, Harry Potter i Komnata Tajemnic 100%. Nie wiem, co to ma oznaczać, ale kogoś pewnie zaprasza nas, to będzie hipek, tak? Jakiś hipek. Ręce, nogi, mózg na ścianie, mocium panie. Mylość, to była mylość. Zdecydowanie mylość. Dobrze, teraz tutaj oczywiście kapiemy jakimiś małymi... To jest jakiś szocik prawdopodobnie i też pewnie nie tani, bo to jest jakaś, nie wiem, to jest molekularnie robione, to jest jakiś barista molekularny. A, że idziesz niby po schodach. Rozumiem, a to jest wszystko płaskie. Przecież, że to jest płaskie. Co ty?
Ale jak kozacko narysowana, aha, aż dotąd. No. Całkiem fajnie, no ja podziwiam ludzi, którzy mają taką podzielność uwagi i taką wizję przestrzenną, że łatwo im przychodzi rysowanie takich rzeczy, bo ja zawsze w rzeczach 3D byłem, no mega kiepski. Ja z grafiki to tylko wektorowa. No nie, mów, że sobie chcesz zostawić takie Włochy. Ziomeczku. No to jest koreański Lil Pump nowy. Tam sad, no ja dobrze, świetnie, bo to zrobił dobrze. Kolejny ptysiek jakiś w środku. Cebula? Boże, tam jedzą cebulę jako deser! No, w jednych krajach na cebulę mówi się cebula, w drugich się mówi onion, a w trzecich się mówi deser. Więc jakby, okej, cebula w jakiś płatku. Oczywiście to nie jest cebula, to jest coś, co wygląda podobnie do cebuli, ale jako jakiś tam deser. Dobrze, czy nożyczkami można obciąć... To jest oczywiście coś szklane. Teraz dmuchasz to, tak? Okej. Wow. Wow. Zawsze podziwiałem takich ludzi, bo to jest naprawdę niełatwe rzemiosło. No niektórzy zajmują się, nie wiem, wyrabianiem pieców z Dunowie, robią piece, a jedni dmuchają szkło, a inni dmuchają co innego. No dobrze, więc napełnianie, kolej mentosy tam były, mam nadzieję, że tak. Wow. I ta chińska Pepsi, zobaczcie. Jakie fajne napisy jakieś chińskie czy koreańskie. No mówię, ciężko powiedzieć. Zawsze ciężko to gdzieś oszacować, bo nie jestem jakby na co dzień w tej kulturze. Dobrze, perpetuum mobile z kubka i... beatboxujące albo do rytmu robiące perpetuum mobile, spoczko. Dobrze, tutaj mamy kostki. 6 plus 6 to oczywiście 17. Spróbuj spróbować challenge! Znaczy nie, spróbuj challenge, spróbuj spróbować, to był poprzedni film. Dobra, 12, żeby zaraz ktoś filmu nie nagrał. To jest tylko content, moi drodzy, także lose it, to kaszot, to winiary, moi drodzy, dobrze. iPhone'a wsa... Z tortu wyskakujący iPhone, to jest to, 6 plus 6 to 17. Dobrze, oczywiście żart, kolejny raz, dobrze. I w tym torcie znajdziesz swojego ukrytego iPhone'a. A czajcie, jakby ktoś noża wsadził i coś nie idzie, grażyna, i kroi, i tam jeb pokrojony iPhone, szkoda by było, dobrze, ściąganie skóry prawdopodobnie. Oh no! No i co z tym zrobisz? Odciskasz wszystkie swoje linie papilarne, jak teraz ktoś z urzędu by podjechał i zabrał to i mają na ciebie wszystko, wszystkie twoje te... Czy to jest klej? Zaklejanie kranu? What? What? Na koniec takie coś? What? Było ciekawe, ale gościu skaczący na linię za 700 zł i człowiek dyskorolka jest motywem tego dzisiejszego filmu. Także jak zostawiłeś już mistrzowską mapeczkę, to bardzo ci dziękuję serdecznie za oglądanie. Przejdźmy do podsumowania. Więc jeżeli chcesz jeździć na dyskorolce, to możesz to robić całym ciałem, a nie tylko na nogach. Także zostań skatemanem. Skatemanem swojego miasta. Jeżeli ktoś ma taki zestaw, czy jeździł na takim zestawie, że był cały, wiecie, w oponach i jechał w dół jakieś górki, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, pobijmy rekord komentarzy pod tym filmem, czyli 20 tysięcy i jeden komentarz. I oczywiście hashtag. Hashtagu nie może zabraknąć. Hashtag spróbuj. Przez obojętnie jakie U, nawet przez RZ możecie napisać. I tyle ode mnie. Mistrzowską łapeczkę zostawcie. I tyle. Łokieć, trzymajcie się. Na razie, myślę, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim mistrzowskim kanale. Na razie, mistrzowie. Puu!